Zeszłoroczne susze obniżyły poziom wód gruntowych na terenie Dolnego Śląska średnio o 2,5 metra. Dla niektórych drzew, posiadających płytki system korzeniowych, taka sytuacja okazała się zabójcza. Osłabione drzewostany były bardziej podatne na różnego rodzaju choroby czy działanie kornika drukarza. Przez to w dolnośląskich lasach coraz częściej można było spotkać uschnięte drzewa. Jednak Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych uspokaja. Sytuacja jest już stabilna. Sytuacja jest stabilna. Podjęliśmy szereg działań w postaci zatrudnienia trocinkarzy, którzy wyszukują w drzewostanach uległych klęsce jakby posuchy, którzy mają za zadanie typować te drzewa uschnięte do wycięcia. Podjęliśmy szereg działań związanych ze spotkaniami w nadleśnictwach po to, aby nadleśnictwa szybko reagowały. Do tego włączyliśmy szereg szkoleń. Dzięki szybko podjętym działaniom udało się ustabilizować sytuację na terenie Dolnego Śląska. Mimo to najbardziej poszkodowane są tereny Pogórza. Możemy tutaj wyliczyć nadleśnictwo Bardośląskie, Henryków, Świdnica, Jawor. W tych nadleśnictwach obserwuje się największe straty z tytułu efektu posuchy w postaci wydzielających się drzewostanów świerkowych i sosnowych. Mamy też dosyć duży problem i to monitorujemy, jak i zarządziliśmy w nadleśnictwach inwentaryzację drzewostanów liściastych, bo w nich również zaczęliśmy obserwować efekt trwającej posuchy. Jak na razie dolnośląskie nadleśnictwa były zmuszone pozyskać 800 tysięcy metrów sześciennych drewna posuszowego lub zaatakowanego przez szkodniki.